Mimo już pakt migracyjny i związana z nim relokacja ruszą dopiero w 2026, to okazuje się, że już teraz trafiają do nas tysiące migrantów z Niemiec. Rocznie to może być nawet i 10 tysięcy osób. Przepraszam bardzo. Więc zapewne jesteście ciekawi, jak to jest możliwe. Nie wiem. Witam Was. Zacznijmy od źródła tych rewelacji, od wpisu publicystki Aleksandry Fedorskiej z Radia Wnet. Mamy liczbę. Gdzie jest nasze polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji? Gdzie są polskie media, gdy mają swoje do zrobienia? Niemiecka Policja Federalna odpowiada na moje pytanie. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku Policja Federalna zarejestrowała łącznie 5621 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Spośród nich zawrócono do Polski 3578 osób. Czyli, tak jak mówiłem na początku, do grudnia z pewnością nakula się 10 tysięcy osób, no i tak zapewne rok w rok, nie czarujmy się. No więc nie dziwota, że ludzie zaczynają zadawać pytanie, jakim prawem. Otóż najprawdopodobniej chodzi tutaj o rozszerzone kontrole graniczne, gdzie ci ludzie nie tyle są wyłapywani podczas przekraczania granicy, ale w jakimś pasie przygranicznym, który ma, no nie wiem, zgaduję, na kilkanaście kilometrów. O takich kontrolach informowało już w zeszłym roku niemieckie radio WDR. Niemiecka policja wprowadziła stacjonarne kontrole graniczne między Polską a Niemcami. Kontrole wprowadzono, jak tutaj, na autostradzie A12, a także na mniejszych przejściach granicznych. Na autostradach w tym celu między jezdniami zostaną umieszczone jeszcze betonowe bariery. Według policji do wczoraj zatrzymano 45 osób, które wjechały do Niemiec nielegalnie lub zostały przemycone. Są to obywatele Somalii, Bangladeszu, Chin, Indii, Syrii i Iranu. Kontrole przeprowadzano są także w pociągach i selektywnie na innych przejściach granicznych między Polską a Niemcami, między innymi w Gubinie oraz we Frankfurcie nad Odrą. Lokalni politycy od miesięcy apelowali do niemieckiego rządu federalnego o wprowadzenie stacjonarnych kontroli granicznych z Polską, Czechami i Szwajcarią. Podobne rozwiązania obowiązują na granicy z Austrią. Mają one zatrzymać nielegalną migrację i przemyt ludzi. Od początku roku z Polski do Niemiec nielegalnie przedostało się blisko 15 tysięcy osób. Tak więc nie wiem, czy powinniśmy mieć pretensje do Niemców, że pilnują wschodniej granicy. Jasne, jest dysonans poznawczy, no bo Niemcy są krajem proemigracyjnym, a jeżeli przychodzą ci ludzie od wschodu, to nagle są odsyłani. No ale myślę, że tutaj powinniśmy polegać sami na sobie. Oprócz pilnowania wschodniej granicy, powinniśmy dojrzeć do pomysłu przywrócenia kontroli na granicy z Niemcami. Tym bardziej, że zdaje się, że Niemcy zadecydowali za nas. Kontrole na granicy z RFN możliwe jeszcze przez 2-3 lata. Pół roku temu na niemiecko-polskiej granicy wprowadzono stałe kontrole. Na przejściach tworzą się korki utrudniające życie mieszkańcom i spedytorom. Prasa zastanawia się, czy kontrole są skuteczne. Istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli Niemcy się zdenerwują, to będą nam odsyłać ludzi nie tylko włapanych w promieniu tych kilkunastu kilometrów od granicy, ale z całego terytorium. Dlatego już teraz powinniśmy się domagać, by te kontrole, te łapanki miały czynnik polski. Chociażby dla weryfikacji, gdzie kogo zatrzymano. Oczywiście apel pani Aleksandry powinniśmy podbijać, tyle że nie miejmy złudzeń. To jest wrzutka przed wyborami. Zapisu Niemcy też nam odsyłali tysiące imigrantów. No i wtedy na ten temat była cisza, chyba tak mi się przynajmniej wydaje. To jest informacja z września zeszłego roku. Według Niemców od stycznia do końca lipca tego roku granicę polsko-niemiecką nielegalnie przekroczyło 14 300 cudzoziemców. W tym samym okresie, jak informuje Polska Straż Graniczna, od naszego zachodniego sąsiada napłynęło 3300 wniosków dotyczących odesłania do Polski nielegalnych migrantów. Tak więc na tu i teraz przede wszystkim powinno nas interesować, co z tymi tysiącami ludzi zrobiły polskie służby. To nie jest, że Niemcy nam dopiero zaczynają odsyłać, bo odsyłają nam już od prawie roku, a może i wcześniej. Zauważcie, że szefem służb za PiS-u był
Kamiński, człowiek z chorobą alkoholową. Nie oceniam, ale no, to na pewno nie pomogło sprawie. Teraz za czasów Tuska do niedawna był zmagający się z pogłosem Kierwiński. No i pytanie, co wymyśli Siemoniak? Wszystkim migrantom planujemy kupić tablicę Mendelejewa. O ile od Kamińskiego, to my chyba się niewiele dowiemy, to powinniśmy takie pytania cyklicznie wysyłać Siemoniakowi jako obecnemu szefowi służb. Ponieważ problem jest w tym, że kraje Unii Europejskiej mogą sobie odsyłać, podsyłać imigrantów, spierać się, gdzie dany delikwent powinien zamieszkać, bo mówimy tutaj o bezpiecznym terytorium, ale jeżeli chodzi o kierunek wschodni, to my jesteśmy krajem pierwszego pobytu. I w teorii nad tymi wszystkimi fachowcami od Łukaszenki, których Niemcy nam odsyłają, powinniśmy roztoczyć opiekę do czasu na wydalenia ich z Unii Europejskiej. A okazuje się, że z tym odsyłaniem... To była fikcja taka. Dziennik Gazeta Prawna, początek kryzysu migracyjnego. Deportacyjna fikcja. Odsyłanie migrantów, którym nie przysługuje status uchodźcy w Unii Europejskiej, nie działa. Kluczem w polityce migracyjnej stają się umowy z krajami trzecimi. I to z nimi jest największy problem. Formalnie większość państw spoza Unii Europejskiej nie sprzeciwia się przyjmowaniu swoich obywateli. Wiele z nich jednak utrudnia lub wstrzymuje ten proces. Sposoby są różne. Państwa trzecie często powołują się na brak ważnych dokumentów osób, które czeka deportacja. Czasami wydanie nowego dokumentu trwa tak długo, że przybysz ucieka. Wprowadzane są też ograniczenia co do akceptowanych środków transportu. Na przykład zawracanych obywateli nie można transportować promami czy lotami czarterowymi. Stawia się też wysokie wymogi wizowe funkcjonariuszom mającym eskortować deportowanych, nawet jeśli nie opuszczają oni samolotu czy łodzi. No i chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że skoro Białorusini tych ludzi ściągają, no to nie po to, by współpracować ze stroną polską przy ich wydalaniu. Tak więc wygląda na to, że rok w rok będzie nam się odkładało plus 10 tysięcy fachowców ekstra od Łukaszenki. No i należy dusić Siemoniaka, oczywiście w komentarzach, byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Czy ci ludzie zostali wydaleni z Europy, czy próbują przekroczyć, czy nadal próbują przekroczyć granicę, czy może pogodzili się z losem i siedzą u nas na socjalu. A może zasilają grupy przestępcze? Bez tego nie ruszymy dalej. Bez odpowiedzi na te pytania jesteśmy jak dzieci we mgle. Chyba, że to o to chodzi, prawda? Więc monitorujemy temat, bo sezon turystyczny dopiero się rozpoczął. A jeżeli chodzi o mnie, to tyle na teraz, to tyle ode mnie, to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło. Może was coś zainteresuje, odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.